Akademicki Związek Sportowy to ludzie i wydarzenia. Wydarzenia to emocje i fakty. Fakty tworzą historię. Tak powstają dzieje. Dla nas te dzieje to po prostu Akademicki Związek Sportowy. Przez ponad 100 lat przez Akademicki Związek Sportowy przewinęło się kilkaset tysięcy, w większości młodych ludzi. Każdy z nich coś wniósł do tej historii, jedni tylko na uczelni, inni w całej Polsce, a ci wybrani najwybitniejsi w całym świecie. Od 1922 roku wyróżnia nas symboliczny gryf, którego autorem był William Karol Hennenberg, wtedy student Politechniki Warszawskiej, wioślarz, tenisista, członek AZS Warszawa. Walery Getel był wśród studentów, którzy w 1908 roku założyli AZS i w nim aktywnie działał jako taternik, wioślarz, narciarz. Potem, jako wybitny naukowiec i profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, był kuratorem AZS Kraków i na koniec centrali AZS w Polsce. Zmarł w 1972 roku. Do dziś jako pomnikowa postać czuwa na przystani AZS w Krakowie i wspiera młodszych kolegów. Podobną rolę w budowaniu w pozostałych środowiskach akademickich odegrali w latach II Rzeczpospolitej Władysław Kajetan Nadratowski w Warszawie, Eugeniusz Piasecki w Poznaniu, Władysław Rzepka we Lwowie oraz Bogdan Dowbor w Wilnie. Od 1923 roku organizacja ma ogólnopolski charakter, a pierwszym prezesem centrali AZS zostaje student Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Grodzki. Wanda Nowak-Dubieńska była pierwszą Polką, uczestniczką Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. Uprawiała szermierkę, tenis, narciarstwo, jeździectwo, dyscypliny, które nosiły miano białych sportów. Pionierka sportu kobiecego w Polsce. Uważano ją za najbardziej wszechstronną zawodniczkę II Rzeczypospolitej. Skończyła szkołę muzyczną, koncertowała na cztery ręce z Ignacym Paderewskim. Doktor nauk weterynarii, córka profesora Nowaka, premiera rządu. Halina Konopacka, oprócz tytułu pierwszej polskiej złotej medalistki z Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, wniosła w dzieje AZS wszystko to, co tworzy niezapomniany klimat. Uśmiech, urodę, szyki, elegancję, poczucie piękna w malowanych przez siebie obrazach, niebywały nastrój w pisanych wierszach, do tego wielki patriotyzm i odwagę w dniach II wojny światowej. Czołowy pływak AZS Warszawa Jerzy Iwanow-Szajnowicz przeszedł do historii II wojny światowej, biorąc udział w wielu wielkich akcjach dywersyjnych. Zginął w Grecji, rozstrzelany w 1943 roku przez hitlerowców. W konspiracji w wielu miastach w Polsce AZS-iacy kontynuowali sportowe pasje i przyjacielskie relacje. Kazimierz Walter, Aleksander Pilarski, Władysław Twardo oraz Witalis Ludwiczak przenieśli ideę, organizację i tradycje AZS z II Rzeczpospolitej do tej reaktywowanej i budowanej po II wojnie światowej. Przy wsparciu administracji państwowej odbudowane są obiekty sportowe i organizowane są pierwsze zawody dla studentów. Dzięki Silezjadom wielu z nich po raz pierwszy przypina narty. Nawet w okresie sowietyzacji sportu w Polsce, w którym jedna z liter symbolizujących AZS zamiast związek była czytana jako zrzeszenie, pomysły na działanie i aktywność nabrały niebywałego rozmachu. AZS stał się powszechną organizacją upowszechniającą sport wśród studentów, a sieć klubów AZS objęła wszystkie istniejące wówczas środowiska akademickie w kraju. Studenci sportowcy zostali włączeni do systemu Spartakiad oraz innych form współzawodnictwa na szczeblu ogólnopolskim, okręgowym i uczelnianym. Sport wpisany był w panującą ideologię polityczną państwa. Sportowcy byli nagradzani, dla przykładu lekkoatleta Kazimierz Fabrykowski za zwycięstwo w mistrzostwach AZS dostał od premiera motor, a Krystyna Krupa za medal olimpijski radio.
O czym myślały piękne dziewczyny, niosąc na defiladzie portret marszałka Konstantego Rokossowskiego, czy też stojący pod flagą AZS młodzi ludzie na otwarciu stadionu dziesięciolecia w 1955 roku? Może się kiedyś dowiemy. Lekkoatletki Barbara Sobotowa i Jarosława Jóźwiakowska nie tylko zdobywały medale olimpijskie, ale także były muzami poetów i świata artystów. Wspomina Jarosława Jóźwiakowska. W Rzymie podczas igrzysk w 1960 roku zaskoczyłam samą siebie. 171 cm w pierwszej próbie i nowy rekord Polski. Srebrny medal. Do dzisiaj pamiętam otrzymany telegram. Całujemy za medal. Stop. Szał przy telewizorach. Stop. Pocałuj Baśkę za finał. Zbyszek i Bobek. Zbigniew Cybulski i Bogdan Kobiela to gwiazdy polskiej sceny. Byłyśmy razem z Basią Lerczakówną, z nimi bardzo zaprzyjaźnione. Wtedy nie dałyśmy się namówić na występy sceniczne. Zbigniew Cybulski aż takich sportowych umiejętności nie posiadał, ale przy organizacji akademickich Mistrzostw Polski pracował i klub AZS w szkole teatralnej prowadził. Sport to także rywalizacja w grach zespołowych. Dzieje AZS od początku pełne są faktów, emocji i ludzi z tym związanych. Czarodzieje z Bielan to koszykarze AZS-a WF Warszawa, którzy tylko raz zdobyli Mistrzostwo Polski, ale walczyli na parkietach w tak fantastyczny sposób, że przeszli do historii polskiej koszykówki. Ich klubowe koleżanki zdobyły 7 tytułów mistrzyń kraju, ich koledzy siatkarze uczynili to 14 razy, a siatkarki 11 razy. Wszelkie rekordy pobili rugbyści, 16 razy zasiadając na tronie. To były złote lata dla AZS AWF Warszawa. Wiele środowisk AZS próbowało z dominacją Warszawy konkurować. W koszykówce walkę podjęły toruńskie Pierniki i ich koleżanki z AZS Toruń, Katarzynki. Dla Śląska AZS tytuły mistrzowskie zdobywali specjaliści od Hazeny i piłkarki ręczne. Z czasem męska siatkówka z tytułami mistrza Polski przeniosła się do AZS Olsztyn i AZS Częstochowa. Koszykówka kobiet najsilniejszy ośrodek miała w AZS Poznań, a koszykówka męska w AZS Koszalin. Wielki wpływ na znaczącą pozycję Akademickiego Związku Sportowego w realiach obowiązujących w Polsce Ludowej mieli członkowie władz naczelnych: Zdzisław Straszak, Jerzy Kuberski, Jerzy Skorowski, Eugeniusz Pietrasik. W tym okresie, w latach 1973-76, podjęto próbę sfederowania sportu akademickiego ze szkolnym, a także stworzenia ram współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedną kadencję funkcję prezesa AZS pełnił profesor Janusz Górski, kierujący tym resortem. Kluczem do sportowych sukcesów była kadra trenerska, pracująca z wielkim zaangażowaniem i autentyczną misją. Wśród nich wywodzący się z klubu AZS AWF Warszawa Zygmunt Kraus, Jan Woluch, Zygmunt Szelest, Zygmunt Olesiewicz, Krystyna Hajec-Wleciał, Edmund Bartkowiak, Augustyn Dziedzic, Roman Wszoła, Wiesław Czwórnuk, Jan Ślawski, Waldemar Sikorski, ale także z innych ośrodków: Emil Dudziński i Jan Żurek z AZS-u Kraków, Janusz Kobylański z AZS Zakopane, czy fechmistrz Adam Medyński z AZS-u Wrocław. Dzięki wsparciu ze strony państwa AZS, począwszy od 1959 roku, przystąpił do rywalizacji w światowym sporcie akademickim. Z wielkimi sukcesami, co potwierdziły wyniki zimowych i letnich uniwersjat, jak i akademickich mistrzostw świata. W minionych 50 latach zdobyto w tych imprezach łącznie blisko 1000 medali, a nazwisk medalistów należałoby wymienić kilkaset. Wspomnijmy tylko wspaniałe studentki lekkoatletki: Irenę Kirschenstein, Teresę Sukniewicz, Urszulę Włodarczyk i lekkoatletów: Zdobysława Stawczyka, Leszka Duneckiego, Ryszarda Ostrowskiego, a także przedstawicieli szermierki: Bogdana Gąsiora, Marka Dąbrowskiego, Barbarę Wysoczańską, Adama Robaka, czy pływaków: Artura Wojdata i Alicję Pęczak.
Okres, o którym mówimy, zaowocował bardzo istotnym rozwojem działalności AZS w obszarze sportu powszechnego. Prawie we wszystkich szkołach wyższych działają kluby uczelniane AZS, które począwszy od 1961 roku do chwili obecnej rywalizują w sportowych rozgrywkach organizowanych centralnie przez Zarząd Główny AZS. Z kolejnymi latami program Mistrzostw Szkół Wyższych obejmuje rosnącą liczbę dyscyplin sportu. Wśród liderów tej rywalizacji na pewno wymienić warto Uniwersytet i Politechnikę z Warszawy oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania, Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa, Politechnikę Śląską z Gliwic, Politechnikę Gdańską, Akademię Rolniczo-Techniczną z Olsztyna. Ważnym nurtem działalności AZS było zorganizowanie we wszystkich miastach akademickich środowiskowych lig międzyuczelnianych jako stałej formy rywalizacji w wielu dyscyplinach sportu. W wielu miastach stworzono imprezy propagujące sport i AZS. W warszawskich igrzyskach studentów pierwszego roku w Warsowiadzie rywalizują także rektorzy. W Krakowie w sztafetowym biegu kościuszkowskim o zwycięstwo walczą uczelnie. Podobnie jak na Górnym Śląsku, gdzie walczyły kiedyś o paterę Trybuny Robotniczej. Przez kilka edycji w Warszawie pasjonaci biegania ścigali się o puchar akademickiego przeglądu sportowego.
Inicjatorami i organizatorami wielu imprez sportowych byli studenci wspierani przez pracowników uczelnianych studiów wychowania fizycznego i sportu. Z czasem wielu spośród studenckich wolontariuszy, wtedy nazywanych działaczami, weszło w skład władz AZS. Dyskutowanie w gronie studentów o AZS stało się siłą napędową rozwoju programowego i organizacyjnego na wiele lat. W wielu miastach stworzono mechanizm szkolenia i pozyskiwania studentów do działania na rzecz AZS. Prekursorzy tych działań to Janusz Rybicki w Gdańsku, Bogdan Barut w Krakowie, Tomasz Krasucki w Warszawie, Stanisław Łęgowski w Toruniu, którzy z czasem mieli swoich następców: Grzegorza Maciążka w Katowicach, Wojciecha Zawadzkiego i Leszka Kiliana we Wrocławiu, Barbary Kowcz w Opolu, Tomasza Szpondera w Poznaniu czy Andrzeja Więciorkowskiego w Olsztynie. Przez wiele lat działała Centralna Komisja Klubów Uczelnianych, a coroczne spotkania budowały relacje i integrowały AZS. Sportowe zmagania w rywalizacji olimpijskiej w XX wieku zawodnicy klubów AZS kończą z dorobkiem 9 medali złotych, 9 srebrnych i 15 brązowych. W wielu przypadkach są to medale zdobyte w konkurencjach indywidualnych, w kilku także to sukcesy zespołowe. Za tymi medalami stoją znakomici sportowcy, rozpoznawalni w Polsce i na całym świecie. Waldemar Baszanowski, dwukrotny złoty medalista, wielki propagator i ikona podnoszenia ciężarów w wymiarze światowym. Jacek Pszoła, złoty i srebrny medalista w skoku z wyż, idol młodzieży pokolenia buntu lat 70. Zbigniew Skrudlik, szermierz, dwukrotny medalista, a potem wieloletni trener i propagator tej dyscypliny. Złoci siatkarze Mirosław Rybaczewski i Zbigniew Lubiejewski, czy judocy, najpierw Antoni Ziajkowski i w 1996 roku Paweł Nastula, złoty medalista z Atlanty i do dnia dzisiejszego synonim wszelkich sztuk walki. W XXI wiek przenieśli AZS medaliści z 2000 roku w Sydney. Wioślarz Tomasz Kucharski, zawodnik AZS AWF Gorzów Wielkopolski, który powtórzył swój sukces w Atenach. Podobnie jak florecistka AZS AWF IS Gdańsk Sylwia Gruchała. Gimnastyk Leszek Blanik po brązowym medalu w Sydney najwyższe olimpijskie podium wywalczył 8 lat później w Pekinie. Lekkoatleta Szymon Ziółkowski z AZS Poznań po złotym medalu w Sydney do dnia dzisiejszego należy do czołówki światowej w rzucie młotem. Zwieńczeniem historii stulecia AZS, obchodzonym w roku akademickim 2008-2009, były sukcesy pływaczki AZS AWF Warszawa Otylii Jędrzejczak i jej 3 medale zdobyte podczas igrzysk w Atenach, a także złote medale wywalczone na igrzyskach w Pekinie, lekkoatlety Tomasza Majewskiego i wioślarskiej czwórki podwójnej w składzie: Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Konrad Wasilewski i Adam Korol. To wręcz symbol, wszyscy reprezentują kluby AZS. Wszyscy połączyli karierę sportową z edukacją w szkołach wyższych. Wszyscy w dalszym ciągu realizują swoje pasje sportowe i społeczne, chociaż niektórzy już nie na wodzie, a na lądzie. W realiach Polski po 1989 roku AZS jako stowarzyszenie miał dobre podstawy organizacyjne i kadrowe do kreowania pomysłu na sport i aktywność wśród studentów. Pomoc państwa i uczelni pozwoliły na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację imprez i rozwój organizacyjny. Ważnym wydarzeniem o międzynarodowym wymiarze była Zimowa Uniwersjada organizowana w Zakopanem w 1993 roku, której patronował prezydent Lech Wałęsa. Sportowym bohaterem zawodów został skoczek Łukasz Kruczek. Kilka lat potem, w 2001 roku, ponownie Zakopane i AZS wywiązały się z obowiązków gospodarza zimowych igrzysk studentów. Z zawodnikami i wolontariuszami spotkał się premier rządu profesor Jerzy Buzek. Na przełomie XX i XXI wieku stan organizacyjny AZS obejmował już prawie 350 jednostek działających jako kluby uczelniane, w większości wyższych szkół publicznych i niepublicznych, a także jako jednostki środowiskowe we wszystkich ośrodkach akademickich w kraju.
Charakter AZS jako Stowarzyszenia Osób Fizycznych podkreślony został systemem rejestracji i jednolitą legitymacją członkowską, uprawniającą do udziału w zawodach i zajęciach organizowanych przez AZS, a także do objęcia systemem ubezpieczeń NNW i partnerstwem w programie ISIC. Z myślą o członkach AZS, a także na rzecz struktury stowarzyszenia zarówno na poziomie środowiskowym, jak i ogólnopolskim, czy dla pracy szkoleniowej, istotnym wsparciem okazała się własna baza materialna. Podjęto działania modernizacji i rozbudowy własnych ośrodków. Powstały obiekty hotelowe i obiekty sportowo-rekreacyjne w trzech centralnych ośrodkach sportu akademickiego: w Bilkasach koło Giżycka, Górkach Zachodnich koło Gdańska i w Zieleńcu koło Dusznik. Powstały również nowoczesne centra sportu akademickiego w Łodzi, stadion i hala. Rozbudowano i zmodernizowano Centrum Sportu AZS we Wrocławiu, hala, pływalnia, hotel. Promocja Akademickiego Związku Sportowego odbywała się dwutorowo. Ukazywały się publikacje jubileuszowe, dokumentujące dorobek danego środowiska i zachęcające do dalszej aktywności na rzecz związku. Natomiast wizytówką AZS stał się wydawany od 1960 roku Akademicki Przegląd Sportowy, jako kontynuacja pisma z okresu dwudziestolecia międzywojennego, która zrodziła się wśród członków AZS Warszawa w 1933 roku. Wtedy pismo stanowiło bezpłatny dodatek do Buntu Młodych, niezależnego organu młodej inteligencji, której redaktorem naczelnym i wydawcą był Jerzy Giedroyć, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj jest to jedyne pismo ogólnopolskie traktujące o sprawach sportu akademickiego. Związek AZS ze środowiskiem akademickim to nie tylko działalność na rzecz studentów, ale w wielu przypadkach bardzo ścisła współpraca z władzami uczelni, a także aktywność pracowników naukowych w codziennym działaniu stowarzyszenia. W ostatnim 25-leciu prezesami zarządu głównego AZS byli profesor Aleksander Ronikier, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, profesor Marek Konopczyński, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, profesor Marian Noga, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu oraz profesor Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Drugie stulecie Akademickiego Związku Sportowego otworzyły fantastyczne wyniki uzyskane przez zawodników AZS na zimowych i letnich Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver, Londynie i Soczi. Imponujący dorobek medalowy Justyny Kowalczyk, narciarki AZS AWF Katowice, medalowe pozycje łyżwiarzy szybkich i skoczków, w większości szkolonych w klubie AZS Zakopane, kolejny złoty medal Tomasza Majewskiego w Londynie, czy medal kajakarki Karoliny Naja, zawodniczki AZS AWF Gorzów Wielkopolski, potwierdzają pozycję i rolę AZS w szkoleniu sportowym na najwyższym poziomie. Znakomite medalowe występy na ostatnich uniwersjadach, rosnąca liczba finałowych miejsc potwierdzają pozycję polskiego sportu studenckiego i są powodem do naszej dumy, a także do refleksji, że dzieje Akademickiego Związku Sportowego to nieskończona historia.